chrześcijan, dla wierzących Chrystusa dni, tak zwane Triduum Sacrum, w czasie którego przeżywamy wraz z całym Kościołem tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wszystko rozpoczyna się od Wielkiego Czwartku. Rano pod przewodnictwem księdza biskupa była msza krzyżma, był poświęcony olej katechumenów, krzyżmo święte, które udziela się przy sprawowaniu sakramentów. Ściśle Triduum Sacrum rozpoczyna się wieczorem we czwartek, mszą świętą Wieczerzy Pańskiej. Jest to ten moment, kiedy wspominamy ostatnią wieczerzę, kiedy Jezus wraz z apostołami zgromadzili się w Wieczerniku. Jezus wtedy ustanowił kapłaństwo, sprawował po raz pierwszy Eucharystię. To wtedy w Wieczerniku po raz pierwszy wybrzmiały te słowa: to jest ciało moje, i to jest krew moja, i chleb, i wino stały się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Właśnie w czasie tej ostatniej wieczerzy Jezus jakby antycypował to, co się miało wydarzyć na Golgocie w Wielki Piątek. W czasie tej wieczerzy, mszy Wieczerzy Pańskiej, biskup obmywa nogi 12 osobom, też na pamiątkę tego, co uczynił Jezus w Wieczerniku, że zanim zasiedli do sprawowania tej ostatniej wieczerzy, Jezus obmył nogi uczniom. To też taki szczególny znak, że Jezus przyszedł na świat nie po to, żeby Jemu służono, ale żeby służyć jako sługa, jako ten, który obmywa nogi, który kieruje się do człowieka z miłością miłosierną i pragnie go wyrywać z niewoli grzechu. Thank you.
po mszy świętej Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony symbolicznie do ciemnicy i tam jest adorowany.